Siemanko, siemanko, witamy. Niedzielę mamy, to już ostatnia niedziela w tym tygodniu. No bo przecież nie druga niedziela w tym tygodniu, oczywiste. Jutro wolne, jutro ostatnia wizyta u dentysty. No też nie ostatnia, bo jeszcze raz będę robił wizytę, bo będę chciał zdjąć kamień z zębów. No to także. No ale co? Niedziela, witamy, nowy dzień, dziennik pokładowy, czas zacząć, jestem z Polski, jest godzina 9:28 dokładnie, jest listopada 5 albo 6, już sam nie wiem jakie dni są. Co, jedziemy do naszego pięknego sklepiku, upiec nasze pyszne chlebki i zobaczyć ciasto jakie wczoraj zrobiłem, sam się zastanawiam co to wyszło. A jak dalej się potoczy, to wszystko się okaże w trasie. Leci. Dobra, witamy na miejscu. Pięknie, słonecznie, rzeźko, więc dzień można zacząć, tak? Odpalamy światła, odpalamy piecze. I co? Trzeba zaraz robić polewę do ciasta, bo jeszcze mam nieskończone ciasto, które wczoraj na szybko robiłem. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Ale najpierw odpalamy nasze maszyny i jedziemy z tym. No i co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że wczorajsze ciasto mi nie wyszło. Niestety nie udało się, mascarpone nie zastygło. Nie było to te odpowiednie mascarpone, takie co powinienem użyć. I tak to się zakończyło. Tutaj proszę bardzo. Całe, no po prostu rozleciało mi się. Leje się po prostu z tego. Góra jeszcze w miarę zastygła, ale w środku, jak widzimy, po prostu likier. Takie mascarpone bardziej do tiramisu, nie do ciasta. Nic na to nie poradzę. Ale bardzo dobre. No ale co zrobić, no. Dupa. Bardzo szkoda. Czasami tak wychodzi, tak się trochę martwiłem, bo kupiliśmy takie trochę inne mascarpone. I że one w opakowaniu, jak widziałem, to one były takie rzadkie. Nie było takie zbite, gęste. Czego się trochę obawiałem, że tak może być. No i czasami tak się zdarza, no. Pomyłka. Co zrobić? Ciasto do hasioka albo po prostu łyżeczko sobie zjeść. No i czyli nie mam ciasta na dzisiaj. Jednego więcej. Trochę mi smutno z tego powodu. Ale co mogę zrobić? Nic nie mogę poradzić. Dobra, wracam, bo tu już muszę chałki kręcić. Ajajaj. No cóż, chlebki się pioko, chałki się pioko. Chałka wyrasta. Także pieczywo w trakcie. Przygotowe. Nic, trochę się czuję taki, nie wiem, zasmucony, że mi te ciasto nie wyszło. Bo nie mamy ciasta na dzisiaj. W sumie nikt nie powiedział, że dzisiaj będą ludzie. Wczoraj było dużo, według sinusoidy i statystyk dzisiaj nie powinno być dużo. Ale tyle mamy ciast, połowa sernika i dwa kawałki symfonii. No i jedno ciasto, które miało tam dodać tego uroku, takie ten z mascarpone. Fajne ciasto, bo próbowałem łyżko z tego talerza, bardzo dobre ciasto. Trzeba użyć innego mascarpone po prostu i ono będzie naprawdę dobre ciasto. No już teraz wiem, lekcja nauki. Przyszła, że niektóre mascarpone nie nadają się do takich kremów, po prostu nadają się tylko do takich kubeczków, tak, żeby tiramisu w kubeczku czy jakieś inne w kubeczku wylać i będzie spoko, było bardzo dobre. No a niektóre mascarpone nadają się do kremów, jest takie twarde. Już teraz widzę różnicę, o co chodzi. Wcześniej tego nie zauważałem, bo często nawet tego, jak te mascarpone używałem do innych ciast, to też tam szła jakaś żelatyna, coś co zwiąże to po prostu i będzie się trzymać. A tutaj nie szło nic, to tylko bita śmietana z mascarpone i mleko skondensowane i wszystko wymieszać. No i ogólnie miałem nadzieję, że to wszystko zwiąże i będzie twarde. Z tym innym mascarpone by tak dało. No smutne trochę takie to, nie udało mi się ciasto. No niestety. Ale czasami tak bywa, ale na pewno zrobię jeszcze raz z innym serem i będzie spoko.
A na razie trzeba odetchnąć, zapomnieć i ruszać dalej z tym ciągiem. Dobra. No co zrobię? Nic na to nie poradzę. Tak czasami było. Dobra. Pieczenie na dzisiaj zakończone. Chlebki, bagietki, chałeczki porobione. Pięknie pachną, czekają na swoich odbiorców. A ja co? Ubrany jestem na roboczo, bo w końcu zebrałem się po paru miesiącach, żeby dokończyć w łazience obok drzwi, zafugować kafelki. Cały czas mi się jakoś nie chciało, a potem albo zapomniałem, albo to, albo schram to i tamto. A tam została taka niewielka robocizna, którą trzeba po prostu zakleić, no bo wiadomo, sprzedajemy te miejsce, więc musimy to dokończyć, żeby ta łazienka już wyglądała w miarę. A tak wygląda moja dzielnica. Jak widać, ruchliwa. O, ktoś idzie na górę. Jakiś dzieciak. Ale to nie dla mnie. Ja już tu mam wiaderko. Idę po fugę. I zaraz wam pokażę, co będę fugował. Także w końcu znalazła się mobilizacja i powód, żeby dokończyć robotę, którą już powinienem skończyć dawno temu. Ale ta łazienka mi tak obrzydła dawno temu, że po prostu mi się nie chciało. Szukam fugi, gdzieś tu ją zostawiłem. Ale tak, zaraz, idziemy tam się. Dobra, wiaderko mam, fuga znaleziona. Lecimy do mojej łazienki. A bądź. Szkoda, że tylko jedyni jesteśmy, którzy dbamy o tę łazienkę. Tutaj nasza. I co muszę dokończyć tutaj? O, jak widzicie, tutaj muszę to zafugować po prostu. Nie wiem, jak to coś takiego zrobić, jak tutaj zrobiłem. Bo mi wtedy, jak to robiłem, to mi się fuga skończyła i nie miała. I mówię, dobra, potem kupię, dokończę i będzie. I tak już zostało. Więc dzisiaj przyszedł czas. Chcę to szybko zrobić i mieć już to z głowy. I już nigdy więcej tym sobie dupy nie zawracać. W końcu, nie wiem, ile to miesięcy minęło, żeby to w końcu zrobić, ale lepiej późno niż wcale, tak? Dobrze, do roboty. Dobra, w miarę to zakończone. Wystarczy, bardziej się nie będę z tym siłował, czy coś kombinował. Tak to wygląda. Prowizorycznie miało to tylko zatkę, żeby ta dziura nie była taka na maksa widoczna. I tak to. Także zmywać się, sprzątać i wystarczy. No dobrze. Łazienka skoro jest skończona. Jest godzina 1:10. Klientów 0. Więc trzeba iść kupić jakieś pomidorki, żeby zrobić coś na obiad. Na obiad planuję zrobić sałatkę capriccioso, bo mamy mozzarellę. Brakuje nam tylko pomidorków. Idę na markecik. Wziąć pomidorki i zrobić sobie jakiś obiad, zjeść. I zobaczymy. I okazało się, że dzisiaj ktoś się z nami skontaktował i przyjdzie obejrzeć nasz lokal. Pierwsza osoba, odkąd wystawiliśmy to ogłoszenie. To zobaczymy, jak mu się to spodoba. Czy będzie zainteresowany, czy nie. O, piękny, pięknie słońce świeci nad nami. O, szkoda, że ludzi nie ma. No nic, trzeba coś zjeść, głodny jestem. Kurde, i okazuje się, że market dzisiaj jest nawet zamknięty. Coś dzisiaj się dzieje. Coś, o czym nie wiemy, masakra. Nawet market jest dziś zamknięty. Nic tu nie ma, nic tu po mnie, muszę wracać. Ciekawe, w ogóle wszystko jest po zamykaniu, podejrzanie zamknięte. Nie wiem dlaczego, co dzisiaj jest. Dzisiaj jest jakaś żałoba ze względu na tym ostatnim incydencie, co się stało w Halloween, czy co, i każdy gdzieś wyjechał. A że market jest zamknięty, to aż mnie zaskoczyło w ogóle. Nic nie ma, a tu kawiarnia się prawie otwiera. No, no dobra, no co zrobić? No,
gdzie ja kupię pomidory teraz w niedzielę. Masakra. Idę tam, może supermarket będzie otwarty. Tylko że tam takie warzywa mają takie słabe jakości, że ciężko aż mi się chce coś kupywać. No ale nic, trudno, lecimy. Dobra, udało mi się znaleźć pomidorki, supermarket był otwarty. Dużo drożej i dużo gorszej jakości, ale mam. Ale mieli też awokado. Było też awokado i pomidorki, więc postanowiłem zrobić guacamolki. Dawno nie jadłem guacamoli, także sobie zrobię, zmiksuję, zblenduję i będzie też dobre jak na obiad. I tyle. I tak. No i dobra, pokazuję wam jak wygląda nasz obiadek. Guacamole z mozzarellą i do tego chlebek. Taki to obiad. Także siadam i zajadam, żeby nabierać witaminy, energię jakoś. I żeby od razu było dużo lepiej, radośniej. No dobra, jest godzina trzecia. Człowiek zjadł. 10 po trzeciej. Człowiek zjadł, ale obiadek, takie mała przekąska, drugie śniadanie. Mały obiad, nie wiem jak to nazwać. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Dzisiaj były 4 osoby jak na razie. I się zapowiada, że już nikogo więcej nie będzie. Nie wiadomo czemu jest dzisiaj przeokrutnie cicho. Ale coś, niedużo nam zostało, bo każdy coś tam pokupywał. Jedna chałka, bagietka, 3 chlebki. Lucy ma czas, robi film. Niedługo zobaczycie. Konfidencja. No, ściśle tajne. Sernik tylko został kawałek, także nie jest mi teraz tak szkoda tego ciasta, które nie wyszło, bo i tak nie ma ludzi, także nikt nie przychodzi. Także odetchnąłem ze spokojem. Niepotrzebnie tego wczoraj robiłem. Czasu sobie zajmowałem. I tyle, tak, ale niedługo będzie film. Nowy projekt wchodzi. Zobaczymy, czy wam się spodoba, czy wam będziecie chcieli. Na razie więcej nie mówię. Powiem dopiero, jak już postawiłem ten film. O, ktoś do nas przyszedł. O, ktoś przerwał, klient wrócił. No wróciła osoba, która dzisiaj już tu była. Posmakował im ciasto i wróciła znowu, żeby kupić te same ciasto. Także to jest kolejny dowód na to, że mamy bardzo dobry produkt. I no spokojnie, 50% ludzi, którzy tutaj byli, wracają do nas ponownie i ponownie. Naprawdę, mamy bardzo dużo ludzi, którzy jak raz tu przyszli, spróbowali naszego ciasta, tak cały czas wracają i ufają naszym ciastom i kupują, co nas cieszy, co dlatego też chcemy zmienić lokalizację naszego miejsca. Nie chcemy tutaj utknąć przez najbliższe parę lat, bo nie ma tu sensu, bo mamy za mało odbiorców na nasz produkt po prostu. Jesteśmy usytuowani za daleko. No ale to już mówiłem nie raz, także nie ma sensu. No, a także niedługo filmik, nie wiem, postaramy się dzisiaj wstawić, albo jutro to zrobimy, bo jeszcze muszę ja tam siedzieć i to wszystko tłumaczyć i wstawiać te napisy, co zajdzie naprawdę parę godzin roboty spokojnie. O, i zobaczymy, czy wam się spodoba, czy nie. Jak wam się spodoba, to spoko, to może będą częściej. A tak to cisza, spokój i czekamy. Klient ma przyjść o godzinie 4:00. Czyli za 45 minut ma przyjść obejrzeć nasz lokal, tak? No i jak przyjdzie, tak potem zamykamy od razu, bo tak jak widać, no nie ma nikogo. Szkoda tu siedzieć, czas marnować. Jakbym miał coś przygotowywać na jutro, to bym przygotował, to jakoś by się zleciało tak siedzieć i patrzeć na ściany. To tak średnio się chce. Już też odpocząć, a jutro taki odpoczynek, że znowu będzie wiercenie w zębach. Masakra. Dobra, zobaczymy, co nam powie. Czy przyjdzie ten człowiek, czy odwoła przed przyjściem, co myśli o naszym lokalu. No i dobra, i dla nas dzionek się zakończył na dzisiaj, znaczy dzień roboczy, bo dzień jeszcze trwa. No i co? I co się stanęło? Przyszła dzisiaj ta dziewczyna oglądać z rodzicami miejsce, jak nasze wygląda i zastanowić się, czy ten
czy je wziąć, czy nie wziąć, pooglądać. I tak przypadek chciał, że akurat w tym momencie, gdzie oni przyszli oglądać nasze miejsce, nawaliło do nas ludzi. Ludzie siedzieli przy stoliku, ludzie przychodzili po chleb, że nawet nam zabrakło chleba i ciasta. No normalnie tak przypadek los zrządził, że mieliśmy niewystarczająco rzeczy, że w ciągu tej pół godziny, jak ci ludzie tutaj byli oglądać, było więcej ludzi niż przez cały dzień. Wszystko się sprzedało, nie ma ani kromki chleba. No ciasto było mało, ale jakbyśmy mieli jedno całe ciasto, to też byśmy sprzedali na 100%, bo nawaliło na naprawdę sporo osób w momencie, jak oni przyszli oglądać. No taki zbieg okoliczności, że to wyglądało, że naprawdę mamy tu niesamowicie duży ruch. Dla nas to dobrze, dla nich no w pewnym sensie no trochę mi szkoda, nie szkoda, ale my jak wynajmowaliśmy, to też nikomu nie było nas szkoda. Takie życie, taki biznes, tak to wygląda, ale nie ma to tamto, za te pieniądze jak weźmie, także nie jest to też takie stratne, bo wszystko to, co tutaj się znajduje, to zostanie, oprócz jakichś tam szklanek, kubeczek czy coś w tym stylu, czyli kupi po prostu wszystko mniej więcej tej samej wartości, co to jest i może to w miarę ogarnąć, także spoko, zobaczymy, czy dadzą odpowiedź, czy nie dadzą. Dla nas bardzo dobre wrażenie to zrobiło, że ludzie przyszli akurat w tym samym momencie. Cały dzień nikogo nie było, mówiłem, że nikogo nie ma ludzi w ogóle, sami siedzimy w ciszy, tylko czekamy, aż przyjdą obejrzeć lokal, żeby to zamknąć i jechać. I jak przyszli, to nagle nawaliło od groma ludzi. No niesamowity zbieg okoliczności w ogóle. No dobra, tyle to na dzisiaj. Jedziemy gotować, jeść. I taka to niedziela. Dobra, do następnego. Elo.